Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś zajmę się wymianą tylnej przerzutki. Dlaczego wymieniamy tylną przerzutkę? Na przykład chcemy wymienić na lepszy model, coś w tej przerzutce szwankuje, albo chcemy ją dokładnie przeczyścić. Wiecie, ja nie jestem jakimś specjalnym czyścioszkiem, żebym za każdym razem rozbierał tutaj wszystko, no ale wiadomo, no szmatką też nie dostaniemy się w każdy zakamarek, więc raz na jakiś czas dobrze by było tę przerzutkę po prostu zdjąć i dokładnie wyczyścić, tak żeby w każdym zakamarku była czysta, przesmarować troszeczkę mechanizmy, no, tak żeby przerzutka pracowała nam dobrze. Zaczynamy od zdjęcia łańcucha. Tutaj znajdziecie nam link do odcinka, w którym pokazywałem, jak to zrobić. Ja też postaram się w opisie zebrać wszystkie linki do odcinków, w których pokazywałem czynności serwisowe tutaj związane, właśnie, no, które przydadzą się przy wymianie przerzutki. A jeżeli nie mamy możliwości zdjęcia łańcucha, wtedy można przy użyciu klucza imbusowego numer 3 odkręcić dolne kółeczko od przerzutki. To nam wtedy da możliwość tu wymanewrowania przerzutką tak, żeby zdjąć ją bez zdejmowania łańcucha. Zabieram się za wymianę tylnej przerzutki. Przerzutkę tylną możemy mieć zamocowaną na dwa najpopularniejsze sposoby. Pierwszym z nich, takim starym sposobem, jest to mocowanie tak zwane na hak, czyli z przerzutki wychodzi specjalna taka płytka z hakiem, którą mocujemy o oś koła. No, ja tutaj akurat mam drugi typ mocowania, czyli mocowanie na śrubę. Tutaj mamy hak przerzutki, ale on jest przymocowany do ramy, jest wymienny i w przerzutce mamy śrubę, którą przykręcamy do tego haka. I zabieram się za odkręcanie. W pierwszej kolejności imbusem piątką odkręcamy linkę przerzutki. Tutaj najprawdopodobniej będzie trzeba niestety odciąć końcóweczkę z tego względu, że nam nie przejdzie linka tu przez ten element mocujący. Linka jest zdjęta i również imbusem piątką odkręcamy przerzutkę z haka. No i przerzutka ładnie zeszła. Po zdjęciu tylnej przerzutki warto wyczyścić tutaj okolice haka, sam hak, zobaczyć również, czy hak jest prosty, czy nie jest nigdzie zagięty, czy nie jest nigdzie złamany. Warto go również dokręcić. Tutaj akurat ja mam na takie dwie małe śrubki na klucze imbusowe ten hak jest mocowany. Warto te śruby tu skontrolować, dokręcić, czy się dobrze trzymają. I zabieram się za montaż nowej przerzutki. Tutaj trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj obok śruby jest specjalna wypusteczka z tej strony, która powinna zablokować się na haku od przerzutki. Jest tam takie miejsce. Po założeniu tutaj na hak, gdzie ta wypusteczka będzie się o niego blokować. Także przykręcając tylną przerzutkę, trzeba o tym koniecznie pamiętać, że no ona później, tak jakbyśmy chcieli sprawdzić, czy jest dobrze, ona może mieć teoretyczną możliwość ruchu w jedną stronę, ale w drugą już nie, ponieważ zablokuje się. O, w tym momencie mi tutaj siadło, zaraz może na zdjęciu Wam to pokażę. I dokręcamy przerzutkę z czuciem, mocno, ale nie na siłę. Przerzutkę mam już przykręconą, teraz czas na linkę. Tutaj dobrą praktyką jest, kiedy zakładamy nową przerzutkę, dobrze byłoby założyć również nowe linki i pancerze, zwłaszcza jeżeli nie wymienialiśmy ich od lat. Jeżeli nie macie takiej możliwości, no to przynajmniej byłoby dobrze ściągnąć pancerz całkowicie z linki, przeczyścić linkę i nasmarować ją jakimś gęstym smarem. No, może być smar do łańcucha. Ale jeżeli widzicie, że na przykład linka jest gdzieś porzewiała, poszarpana, no najlepiej nie czekać, tylko ją zmienić. Ja tym razem nie będę linki zmieniał, to na pewno w jednym z kolejnych odcinków przygotuję. Tutaj akurat w tym rowerze mam wewnętrzne prowadzenie linek, także no będę się musiał zabrać i za to i na pewno Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli linka jest nowa albo sprawna, nadaje się do użytku, przeplatamy ją przez to element montażowy w przerzutce i na końcu jest śruba, którą wystarczy trochę poluzować, wsunąć tutaj pod blaszkę linkę i dokręcić. I na koniec tej linki
Najlepiej jest założyć specjalną taką malutką końcóweczkę, którą zaciskamy później kombinerkami. W każdym razie chodzi o to, żeby nam tutaj ta linka nie rozwarstwiała się, nie rozlatywała. Ale ja tym założeniem tej końcówki zajmę się dopiero wtedy, kiedy wyreguluję tylną przerzutkę, a o tym opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków. Jak widzieliście, wymiana przerzutki nie była trudna. Ja zachęcam Was do subskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, w których będę pokazywał, jak wyregulować tylną przerzutkę. Opowiem również, dlaczego wymieniłem przerzutkę szosową na przerzutkę górską. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!